Miesiąc temu suwalski magazyn soli drogowej był pełen. 1200 ton czekało na swój czas. Czas przyszedł, a na drogowców sypią się gromy, bo takiego stanu dróg nie widzieliśmy w mieście od lat. Tomasz Drejer, dyrektor zarządu Dróg i Zieleni, wskazuje kilka powodów, dla których śnieg utrudnia życie kierowcom i pieszym. Jak nas poinformował, zmieniły się standardy. Z mapy miasta w tym roku zniknęły drogi kategorii wyższej niż trzecia. Dlaczego? Na kolegium u prezydenta przedstawiliśmy propozycję zmian i została ona zaakceptowana, wyjaśnia dyrektor zarządu Dróg i Zieleni. Powodów takiej korekty jest kilka. Przede wszystkim ten ekonomiczny. 2 lata temu kupowaliśmy sól drogową po 220 zł netto za tonę. W maju bieżącego roku wojna na Ukrainie trwała w najlepsze, a to stamtąd sól przyjeżdża do Polski. W efekcie pogorszyła się jej dostępność. To natychmiast przełożyło się na ceny, mówi Tomasz Drejer. I dodaje, że ostatni zakup soli drogowej był już ponad dwukrotnie droższy. Za tonę suwalscy drogowcy płacili 580 zł netto. Teraz, gdyby chcieli jej dokupić, to trzeba by sięgnąć do kieszeni znacznie głębiej. Tona kosztuje około 1000 zł brutto. W sezonie przy standardach, jakie obowiązywały w mieście wcześniej, zapotrzebowanie na sól sięgnęłoby, zdaniem dyrektora, około 3000 ton, a to z kolei dałoby do zapłaty aż 3 miliony złotych. Z zakupionej na bieżący sezon soli oszczędzając, zużyto przez ostatnie 4 tygodnie około 400-450 ton. Zapas zatem skurczył się o 1/3, a do końca zimy zostało więcej niż 2 miesiące, na które szacuje się zapasy magazynowe. Niewiadomą jest jeszcze aura, bo jeśli w tym sezonie zima da się nam we znaki tak, jak bywało to jeszcze kilkanaście lat temu, to sól może się skończyć bardzo szybko. Dostawca preparatu ma jeszcze dostarczyć miastu około 600 ton, których nie było gdzie schować u progu sezonu. Magazyn nie pomieściłby blisko 2000 ton. Liczby sypią się z ust Tomasza Drejera, tymczasem stan dróg grzeje krew mieszkańców i to mocno. Na uwagi o trudnych warunkach odpowiada jedno. Musimy liczyć się z takimi zjawiskami jak gołoleć czy marznące deszcze. By nie oszczędzać na soli drogowej, musielibyśmy uzupełnić zapasy o kolejne około 1200 ton, a to przy aktualnych cenach ponad 1 000 000 zł, tłumaczy Drejer i od razu dodaje. To niemożliwe nie tylko z powodów ekonomicznych, ponieważ w 50-60% przetargów ogłaszanych przez zarządców dróg nie pojawia się ani jedna oferta. Zwyczajne spychanie śniegu z dróg pługami też kosztuje znacznie więcej niż do niedawna. Przed atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę paliwo było niemal o połowę tańsze niż dzisiaj. Pozostaje nam zatem oswoić się z bardzo trudnymi warunkami na suwalskich ulicach. I dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych.